podoba, to teraz prawie was wcale nie będzie widać i udawajcie, że jesteście zasłuchani po prostu. Witajcie! Jest niedziela, a więc czas na lisie bajeczki. Mam nadzieję, że czekaliście na to tak samo niecierpliwie jak ja. No, to do dzieła. Książeczkę poproszę. O, dziękuję. I strona 1580. O, właśnie tak. Oj, oła. Trzymasz oczy. O, dziś będzie bajka o rudym lisku i królewnie żabce. Z tą szczerką coś jest nie tak, już miałam ci powiedzieć 3 razy. Siara trochę. W pewnym kraju żył sobie pewien król, który miał 3 synów. A że królowi trochę się rozchorowało, to pomyślał, że długo nie pociągnie i nie wiedział, któremu z synów dać koronę. No to sobie wymyślił taki myk. Dał im łuki i kazał strzelać w 3 strony świata, żeby poszli za strzałą i gdzie którego strzała padnie, tam ma żony szukać. No i strzelali. Jednemu strzała poleciała na północ, drugiemu na południe, a trzeciemu w sam środek lasu. Idzie sobie ten trzeci królewicz. Idzie, idzie, patrzy, patrzy, szuka, szuka. O, jest strzała. Wbiła się w liść nenufaru na środku jeziora. Myśli sobie nieborak. Ojojojojoj. Myśli sobie nieborak. Gdzie tu jest ten lis? Nie, żartuję, tak tu nie jest napisane. Ale się zastanawiacie pewnie, nie? Ja też. Myśli sobie nieborak. Ojeju, jeju, gdzie ja tu znajdę żonę? Aż tu nagle plusk, wyskakuje żabka zielona. Ciągle nie lisek, ale cierpliwości. Wyskakuje żabka zielona i mówi mu: nie martw się, królewiczu, będę twoją żoną. Królewicz popatrzył na nią i mówi: ty? Żaba zielona? Ze mną, królewiczem? A ona powiedziała mu tak: jeszcze zobaczysz, co jestem warta. No to królewicz odjechał jak niepyszny do domu i zameldował ojcu, że znalazł miejsce, gdzie padła strzała. No to król, ponieważ wszyscy jego synowie okazali się spostrzegawczy i znaleźli strzałę, nie mógł wybrać. Dlaczego nie mógł wybrać? No nie wiem, bajki są czasami dziwne. Nie mógł wybrać od razu, kto będzie jego następcą i dał zadanie przyszłym żonom swoich synów. Powiedział: królem zostanie ten, którego narzeczona najlepszy chleb upiecze. No i pojechali synowie królewscy, jeden na północ, drugi na południe, a ten trzeci nad jezioro do lasu. Łazi sobie nad tym jeziorem, łazi, markotny, markotny, po głowie się drapie, aż tu nagle wyskakuje żabka i mówi: czemuś ty, królewiczu, taki markotny? A on na to: a jakie mam markotny nie być, skoro mój ojciec zażyczył sobie, żebyś mu chleb upiekła. A jak ty upieczesz cokolwiek w jeziorze? A żabka na to: poczekaj, poczekaj, i chlup do wody. A potem chlup z powrotem na liść nenufaru. I patrzy królewicze, żabka trzyma w łapce chleb. Cudownie wypieczony, wspaniale pachnący i suchutki chociaż spod wody. Żabka mu dała ten chlebek, on go zabrał, zawiózł do ojca i jak król spróbował, to pozostałe 2 chleby poszły w kot, bo ten był najsmaczniejszy. No więc następnego dnia król pomyślał sobie: takie dobre te narzeczone, takie robotne i umiejętne, no to zażyczył sobie, żeby mu zrobiły sweter na drutach, bo mu trochę zimno było, no bo był chory, mówił. No i pojechali bracia, jeden na północ, drugi na południe, a ten trzeci pojechał gdzie? Nad jeziorko do lasu.
No i znowu łazi sobie nad tym jeziorkiem smętny i w głowę się drapie, aż tu nagle słyszy chlup i żabka wyskakuje na liść nenufaru i pyta: a co ty, książę, taki smutny znowu? A książę na to: jak ja mam smutny nie być, jak teraz ojciec sobie zażyczył, żebyś mu sweter zrobiła na drutach. A jak ty zrobisz sweter tymi błoniastymi łapskami? A żabka na to: nie martw się, poczekaj, poczekaj. Chlup wskoczyła do wody, chlup wyskoczyła i w łapkach trzyma sweter. A mięciuteńki, jak z najmiękciejszy. Z najmiękciejszej? Kto to tłumaczył? A mięciuteńki, jak z najmiękciej miękkiej wełny. Chociaż że zielony był, to widać było, że z wodorostów. Zabrał książę, nawet nie podziękował i pojechał. A ojcu najbardziej się ten sweterek spodobał. I następnego dnia powiedział: przywieźcie mi te panny, która najpiękniejsza, ten dostanie królestwo. No i pojechali bracia, jeden na północ, drugi na południe, a trzeci nad jeziorko do lasu. A tymczasem nad jeziorko przyszedł lisek rudy, który był żabki przyjacielem. Widział on, jak sobie królewicz z żabką rozmawia i powiedział żabce coś na ucho, po czym schował się w trzciny. Kiedy królewicz przyjechał, łazi nad tym jeziorem z miną taką, jakby całą cytrynę zeżarł i chlup wyskakuje żabka i pyta: a coś ty taki markotny, królewiczu? A on na to: jak mam nie być markotny, jak ojciec kazał przywieźć nasze narzeczone do zamku. I co, żabę przywiozę? A żabka powiedziała: poczekaj, poczekaj, jeszcze zobaczysz, co jestem warta. Wystaw rękę. On wystawił. Wyskoczyła żabka z nenufaru na dłoń królewicza i plask, jak mu mokrego plaskacza swoją łapą nie zasunie. Królewicz aż się nakrył królewskimi butami, a żabka mu na to: taki marudny jesteś? Nie dość ci było, że chleb był przepyszny. Nie dość ci było, że sweter był najmiękciejszy. No nie dam rady z tymi tłumaczeniami. To jeszcze się czepiasz, że jestem żabką zieloną. Figę z makiem, nie pojadę z tobą i królem nie zostaniesz. I wchlupnęła do jeziora. A chociaż królewicz łzami się zalewał, błagał, prosił i przepraszał, żabka miała go w nosie. Królewicz odjechał z niczym, a żabka z liskiem żyli długo i szczęśliwie w wielkiej przyjaźni. Koniec! Dziękuję bardzo, to była bardzo dobra książka. Tylko z tą czcionką trochę trzeba. No. No. Wam się podobała? Z wami kolegatka. No. To więc, że tak. A morał z tego taki, że żabki nie ocenia się po okładce.